dzisiejszym filmie przedstawiam wam 10 najbardziej no-skillowych postaci w Brawl Stars. No-skillowe postacie to są takie, które nie wymagają żadnych umiejętności, żeby nimi grać i żeby nimi wbijać wyższe pucharki. No ten film będzie trochę bardziej kontrowersyjny, no i na pewno będzie też ciekawy, więc no zapraszam do oglądania. Zaczynamy z 10 miejscem, no i na 10 miejscu jest to Miko. Miko znajduje się na 10 miejscu, jeszcze nie jest tak źle, nie jest on aż tak no-skillowy jak postacie z pierwszych miejsc, ale ta postać wciąż jest no taka no, niewymagająca umiejętności. Jedyne co musicie robić to po prostu używać swojego ataku, no i skakać na innych zadymiarzy. I to jest jedyne wasze zadanie właśnie tą postacią, dlatego ja go tutaj dałem na tą listę. No nie oszukujmy się, nie musicie mieć jakoś dużo umiejętności, wiadomo, nie możecie grać bezmyślnie, trzeba czasem poruszyć swoją głową, ale tak, no to nie trzeba jakoś mega dużo robić, żeby wbić jakąś wyższą rangę właśnie na tej oto postaci. Dobra, przejdźmy już do 9 miejsca. No i na 9 miejscu znajduje się postać, która, no dobra, ona jest no-skillowa tylko jak używacie star power na tej postaci i jest to Spike. Ostatnio zagrałem Spike'iem i dosłownie jedyne co musiałem robić to strzelać swój atak, no i właśnie dzięki temu star powerowi, no to jakby strzały automatycznie się trafiały. To było coś mega śmiesznego, no ale też jest to prawdziwe. Jedyne co musicie robić to strzelać, ale musicie mieć ten star power, to jest bardzo ważna rzecz. Bez tego star powera jest trochę ciężej, no ale ogólnie no to ta postać też nie wymaga jakiejś dużej ilości umiejętności, na blisko bardzo dużo zadaje, na daleko również jest w stanie dużo zadać, ma nawet swój gadżet, gdzie może się leczyć. Naprawdę ta postać jest w stanie zrobić bardzo dużo, dlatego dałem go na tą listę, z tego powodu, że no nie musicie być jakoś najlepsi, żeby wbić wyższą rangę właśnie na tej oto postaci. Okej, przejdźmy już do 8 miejsca. No i na 8 miejscu znajduje się, uwaga, Meg. I dużo osób pewnie za to mnie zhejtuje, ale wysłuchajcie mnie, żeby wbić jakąś wyższą rangę na tej postaci, dosłownie wystarczy grać solo showdown. Jakby ta postać na solo showdown jest mega dobra, ma 2 życia w ogóle. Jak jakaś postać ma 2 życia, to od razu świadczy o tej postaci, że jest no skillowa, ponieważ no dosłownie, jakby to jest mega niesprawiedliwe, jak postać ma 2 życia, czyli najpierw Meg ma swojego robota, a jeśli wyeliminujecie tego robota, no to wtedy jeszcze macie Meg we zwykłej postaci, no i ta zwykła postać od Meg też jest bardzo dobra, dlatego no dałem postać tą, na tą listę i no musicie się ze mną zgodzić, jakby ta postać naprawdę nie wymaga dużej ilości umiejętności i w sumie można to zobaczyć po tym, że jak gracie na solo showdown, to mega dużo Megów jest w dzisiejszych czasach, no i to właśnie mówi o tym, że ta postać jest dosyć no-skillowa. Okej, przejdźmy już do kolejnego miejsca i na kolejnym miejscu jest Dog. No i Dog tutaj też jak najbardziej zasłużone miejsce, jest to kolejna postać, która ma 2 życia. Tak jak mówiłem przed chwilą, no postacie, które mają 2 życia, naprawdę są no-skillowe. Dosłownie możecie grać mega agresywnie na takich postaciach i no, bez żadnego ryzyka, ponieważ takie postacie mają 2 życie. No i ta postać mnóstwo zadaje na blisko. Jesteście w stanie jeszcze, jak macie gadżet, to w ogóle zadajecie podwójnie, naprawdę. Ta postać jest bardzo no-skillowa, na solo showdownie jesteście wbić na 30 rangę bez żadnego problemu, z tego powodu, że dosłownie ta postać nie wymaga żadnych umiejętności. I tutaj mówię już tak dosłownie, nie że trochę umiejętności będziecie potrzebować, tylko mówię z góry, ta postać nie wymaga żadnych umiejętności, ponieważ nawet nie da się celować tą postacią, więc po prostu wystarczy klikać. Ok, przejdźmy już do następnej postaci i następna postać, może też niektórzy mnie za to schejtują, jest to Lili. No i Lili znajduje się na tej liście z tego powodu, że też nie wymaga dużej umiejętności. Wystarczy, że macie gadżet i w każdej chwili zniknąć. To jest mega pomocne, no i też mega no-skillowe, ponieważ możecie znowu bardzo dużo ryzykować. No i jak jakąś postacią jesteście w stanie bardzo dużo ryzykować, to oznacza, że często taka postać jest no-skillowa. I tak samo jest w tym przypadku, tym bardziej, że jeszcze ma swojego ulta, gdzie dosłownie w ułamek sekundy jesteście w stanie do kogoś jakby się przylepić, no i nawet ta osoba nie musi tego widzieć. Dosłownie możecie siedzieć w krzakach, czekać na jakiegoś przeciwnika i czekać ze swoim ultem,
aż będzie jakaś okazja, żeby ten ult rzucić. To jest naprawdę bardzo skillowa postać. Ok, przejdźmy już do następnej postaci. No i ta postać musiała się tutaj znajdować. Jest to, moi drodzy, Frank. No Frank jest skillowy, każdy o tym wie. Dosłownie wystarczy mieć hyperodowanie, jesteście w stanie spokojnie wbić 26 rangę bez żadnego problemu. Postać zadaje mnóstwo HP. Ma w ogóle, ile ona ma HP? No zobaczcie, 13400 punktów życia. To jest naprawdę niewiarygodne, jakby jaka postać w ogóle jest dozwolona, żeby miała aż tyle punktów życia. Według mnie to nie powinno być dozwolone, ponieważ jak postać, która zadaje powiedzmy 1500 HP na jednego hita, ma wyeliminować Franka. No nie ma szans, ten Frank nic nie musi robić, wystarczy, że jest i jest w stanie wyeliminować każdego. Okej, przejdźmy już do następnej postaci i następna postać to jest, uwaga, El Primo. Tutaj, okej, może trochę umiejętności wam się przyda, ale i tak, jedyne co musicie robić, to rzucać się na inne osoby swoim ultem. Wiadomo, że czasem jest ciężko, ale jeśli gracie solo showdowna, to naprawdę jesteście w stanie dużo osiągnąć tą postacią. Nie wymaga dużych umiejętności i jest bardzo łatwa w obsłudze. Dosłownie wystarczy skakać na innych, przerzucać innych, i się kampić. To jest jedyne, co macie do robienia właśnie tą postacią. Okej, zbliżamy się do tych już najbardziej skillowych postaci. Przechodzimy do trzeciego miejsca. I na trzecim miejscu jest Bas. Ja bardzo lubię tą postać, ale muszę się przyznać, że ta postać jest skillowa. No niestety, Bas nie wymaga dużych ilości umiejętności. Wystarczy, że używacie od niego ulta. Nawet nie musicie nikomu zadawać obrażeń. Wystarczy, że czekacie w krzakach i w jakiś sposób ładujecie swojego ulta i automatycznie macie super rodowanie. I tym super rodowaniem jesteście w stanie spokojnie wygrać całą grę. Naprawdę, ta postać jest skillowa i powinni jakoś go znerfić. Okej, przejdźmy już do drugiego, najbardziej skillowego zadymiarza. I jest to oczywiście, że Edgar. Ja nawet Edgarem już nie gram, ponieważ jest aż tak skillowy, że po prostu mi jest wstyd grać tym zadymiarzem. Ja po prostu nie lubię tej postaci, dużo razy o tym mówiłem. Wiem, że niektórzy lubią Edgara, ale trudno, to jest moja opinia. Według mnie to jest bardzo skillowa postać i nie potrzebujecie za wielu umiejętności, żeby nim grać. Dosłownie, znowu, automatycznie ładuje wam się ult. Co najlepsze, jakby zadajecie obrażenia, to jeszcze dostajecie punkty życia. To jest naprawdę tak niesprawiedliwe, jakby Edgara jest w dzisiejszych czasach mega ciężko pokonać, ponieważ nie dość, że on na was zadaje obrażenia, to jeszcze on dostaje punkty życia. To jest tak niesprawiedliwe, jakby czemu? Ale okej. Myślę, że możemy przejść już do tej najbardziej skillowej postaci i chyba każdy się domyśla już, co to jest za postać. Jest to oczywiście Kiss. Kiss to jest taka skillowa postać, dosłownie jakby nic nie musicie robić tą postacią. Wystarczy, że macie ulta, który się sam ładuje i wygrywacie grę, jakby automatycznie. Naprawdę, ta postać nie wymaga żadnych umiejętności. Jeśli ktoś myśli inaczej, niech napisze w komentarzu. Ja jestem w 100% za tym, że ta postać jest w 100% skillowa. I to na tyle. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.